Cześć. Cześć. Na początek bardzo Wam, słuchajcie, dziękuję za życzenia urodzinowe, które dostałem od Was i na Facebooka, ale przede wszystkim bardzo dużo życzeń w komentarzach pod wczorajszym filmem. Bardzo Was dziękuję. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. I w ogóle fajnie, bo nie było żadnych negatywnych komentarzy, może poza jednym, ale on chyba do końca nie był negatywny. Nieważne. Też pisaliście coś o moich włosach, więc no, że tak powiem, mój fryzjer siedzi tutaj obok. Ale nie mam nożyczek. Jest to darenda, ale właśnie nie ma nożyczek. Zrobilibyśmy tutaj porządek, ale się, słuchajcie, nie da. Pokażę Wam zaraz jeszcze jedną rzecz, wezmę kamerkę do ręki. Chodzi o to, że jak tutaj wpadają znajomi, policja, kurier, to nikt tutaj do nas do środka nie wchodzi. Te wszystkie rzeczy zostawiają przed wejściem 2 metry dalej i jak oni się oddalą, to my po prostu bierzemy. Także tutaj, słuchajcie, z nikim kontaktu nie mamy i doskonale sobie zdajemy sprawę, co to jest kwarantanna i po co jest kwarantanna i przestrzegamy tego wszystkiego w 100%. Także Wy bądźcie świadomi. My tutaj nie zapraszamy kolegów, znajomych, przyjaciół, rodziny i tak dalej, żeby rozprzestrzeniać ewentualnie wirusa. Nie, w żadnym wypadku. Także słuchajcie, biorę teraz kamerkę. Nasze mieszkanie jest małe. To są drzwi. Wchodzi się przez taki balkon. A jedzenie zostawiają tu gdzie ta butelka. Czyli tu macie, widzicie, jak jest daleko. Jak jest jedzenie zostawione, oni się oddalają tam do wyjścia, a ja sobie wtedy podchodzę i biorę. A akurat Wam pokażę, słuchajcie, bo Pan przed sekundą przyniósł jedzonko, gdzie jest zostawione. Widzicie, że w tej odległości, a tyle ja po prostu mogę sobie wyjść. Jedna torba. Nigdzie dalej się nie wchodzimy. Nie wychodzimy nigdzie dalej, poza zabranie tych torb z jedzeniem. Nie można nam dalej po prostu pójść niż... No w ogóle nam nie wolno wychodzić, więc ja nawet nie wychodzę, tylko tak rękę wystawiam, żeby to zabrać. No i powiem Wam, że jedzenie jest przyzwoite. Pan powiedział, że to jest w ogóle specjalnie przygotowane pod kątem takich ludzi jak my, a takich ludzi jak my w Krakowie jest już... On mówi, że ma około 40 dostarczeń dziennie, a pracują w czwórkę, także duże dzięki dla MOPS-u, który to zorganizował. MOPS działa w strukturach Urzędu Miasta, także finansowanie jest z miasta, także jeśli ktoś mówił, że to jest rząd, to są inne struktury. Urząd Marszałkowski, Wojewoda, a Urząd Miasta to są troszeczkę inne struktury, także to nie idzie bezpośrednio ze Skarbu Państwa, chociaż może jakieś wewnętrzne dotacje na to mają. Nieważne, zostawmy to. Wczoraj obiecywałem, że będzie pewna, no ja to nazwałem niespodzianka, no nie jest to niespodzianka, po prostu coś nowego się pojawi, jeśli chodzi o to, co nagrywaliśmy do tej pory w tym pokoju. Chcemy troszeczkę wyjść poza ten pokój, ale nie możemy tego zrobić dosłownie. Dlatego dzięki naszemu koledze nawiązaliśmy kontakt z panią Martą. Pani Marta, jak za chwileczkę sami usłyszycie, bo opowie, jest aktualnie chora na wirus. Nie chcę mówić jaki, każdy wie jaki. Po prostu chodzi o to, że YouTube by ściągnął monetaryzację. Wiecie, o co chodzi. Za chwilę się łączymy, słuchajcie, przez Skype i sobie porozmawiamy, także będziecie mieli okazję usłyszeć o chorobie, jak przechodzi choroba, jak doszło do zakażenia od osoby, która jest tak jak my teraz w kwarantannie, a tak naprawdę to jest jeszcze coś więcej niż kwarantanna, bo to jest, wyleciało mi to słowo, odosobnienie, czy no, ona sama zresztą o tym zaraz opowie. Ona przechodzi to z siostrą, także siostra też będzie, a my postaramy się troszeczkę tą rozmowę poprowadzić z takiego punktu
widzenia, no też jesteśmy dotknięci tą sytuacją. Chorzy chyba nie jesteśmy. Jakiś tam kaszel, jakieś bóle mięśniowe na początku ja miałem, ale to jeszcze było w Egipcie, więc teraz się czuję w porządku. No mam jeszcze lekko przytkany nos. Test nam... Ale to nie wiadomo, bo takie tak. Coś nawet może być to... Testu nie mieliśmy robionego, ale to już, słuchajcie, całą resztę wam opowie Marta, także za chwileczkę się z nią łączymy. Zostańcie z nami. No to już, słuchajcie, możemy wam potwierdzić na 100%. Wywiad przed chwilą przeprowadziliśmy. Dziewczyny opowiedziały dużo bardzo ciekawych rzeczy. Szczególnie myślę, że dla was to będzie ciekawe, bo usłyszycie po prostu z linii frontu, co się dzieje. To są siostry, które obie zostały zdiagnozowane pozytywnie. W tym samym czasie miały przeprowadzony test. Aktualnie są w izolacji, czyli to jest taki wyższy stan niż tak jak my, jak jesteśmy w kwarantannie. Izolacja to jest już takie zupełnie pozbawienie kontaktu. No my też zupełnie jesteśmy pozbawieni kontaktu, więc... Tam jest z narażeniem po prostu, że kogoś można zarazić, a no jakby u nas nikt nie stwierdził tej choroby, my po prostu profilaktycznie jesteśmy odizolowani. Były pewne problemy techniczne, pierwszy raz coś takiego robimy, ale najważniejsze, że jakiś obraz, jakiś dźwięk się zapisał. Niestety tylko połowa, boków nie ma. Nie ma boków, ale no nic. Najważniejsza myślę, że w tym wypadku jest treść. Tak. Także zapraszamy was. Ten wywiad chyba pojawi się wieczór, czyli tak gdzieś koło godziny 18-20. Ja muszę to teraz zmontować, a teraz mam godzinę pierwszą, także jest na to chwila. No i my już dzisiaj vlogu nie będziemy robić, także dostaniecie dzisiaj dwa filmy. Dostaniecie ten teraz i ten z wywiadem. I jeszcze powiem wam, co będzie jutro, bo na każdy dzień wymyślamy coś nowego. Jutro będzie wywiad z Dorendą. A, tak. Dorenda będzie wam opowiadać, dlaczego tak bardzo lubi Polskę, dlaczego mimo tego, że jest Holenderką, tak świetnie mówi po polsku i w 5 innych językach. Ale to już nieważne. Nie tak świetnie. No, bardzo dobrze. Także zapraszamy też was na jutro. I jeszcze będzie, nie wiem jeszcze kiedy, będzie wierszyk o wirusie napisany przez moją przyjacielkę, przyjaciółkę. To może być też jutro. Może jutro. Może się właśnie zaczniemy od wierszyka, a potem przejdziemy na twój temat. Także trzymajcie się, dzięki za komentarze, dzięki za subskrypcje. Pojawiło się sporo nowych subskrypcji, za co bardzo dziękujemy. I są też dobre komentarze, szczególnie te przy ostatnim filmiku, chociaż zawsze jakiś rodzynek się znajdzie. Nieraz mamy problemy, czy wy po prostu piszecie, bo macie takie poczucie humoru, czy robicie to na poważnie w tych przykrych komentarzach. Jeśli robicie to z poczucia humoru, to spoko, ale jeśli piszecie to na poważnie, to chyba trzeba się troszeczkę nad sobą zastanowić. Niektóre. Niektóre. Trzymajcie się, pa, pa. Pa.